was bardzo serdecznie w pracowni teatru lalek Rapcio. Nazywam się Eliza Wtorkiewicz Kaleta, jestem pracownikiem tegoż teatru i dzisiaj chciałabym wam pokazać różne inspiracje do wykonania własnego przedstawienia teatralnego. Dzisiaj przygotowujemy scenografię do spektaklu Trzy obrotne świnki. Chciałabym Wam y, przedstawić tutaj y, elementy, które wykorzystałam do przygotowania tych poszczególnych rekwizytów. A przygotowanie scenografii jest trzecim elementem, y, które w całości przygotowania spektaklu jest istotne. Pierwsze to jest tytuł spektaklu, czyli nasze trzy obrotne świnki. Drugie to jest scenariusz, który przygotowuje też jeszcze inna osoba. I trzecie. To jest przygotowanie projektu scenografii i wykonanie jej. I to jest nasze dzisiejsze działanie. Natomiast następnym etapem jest oczywiście reżyseria, którą już nie ja się zajmuję. Moi drodzy, bardzo ważne jest to, żeby otworzyć własny umysł na, na rzeczy, które są oczywiste, natomiast dla nas możemy je przetworzyć w zupełnie inny sposób i wykorzystać je. W taki sposób, który, który wykorzystamy później do danego spektaklu. Ja tutaj na przykład wykorzystałam zwykłe nakrętki, które każdy ma też w domu. Możemy z nich wykonać oczy, uszy, nosek oraz różne jeszcze inne elementy. One są tutaj wykorzystane właśnie do zrobienia chociażby takiej główki świnki. Czyli mamy sobie taki koreczek zwykły. I ważne jest, żeby mieć również jakieś kawałki materiału, które wykorzystujemy. Najlepiej jest, jeśli ten materiał jest dosyć dobrze elastyczny. Możemy sobie taki materiał bezpiecznie naciągnąć na każdy dowolny kształt. I drugim sprzymierzeńcem każdego artysty jest fantastyczny klej na gorąco, więc też dobrze. Go mieć, a myślę, że teraz prawie każdy ma w domu, bo y, lubimy majsterkować, i wiele osób ma taki klej w domu, ale również wykorzystujemy każde inne, dowolne kleje, które mamy i po pomagają nałączyć bardzo różne y, elementy czy to drewniane, czy to y, z kartki, czy to kartony. Y, Mamy też gąbkę, którą też możemy kleić tym klejem na gorąco. Też jest fantastycznym materiałem do wykonania różnych form, prawda? Ponieważ jest miękka, da się świetnie wycinać zwykłymi nożyczkami, które też mamy w domu i możemy z niego po prostu tworzyć sobie różne kształty. Tutaj mamy też wykorzystane do właśnie wykonania y, główki y, świnki bardziej przestrzennej, prawda? Możemy ją wypychać taką gąbeczką, a możemy ją wypychać również watą zwykłą, którą mamy w domu. Tu mamy jeszcze większą świnkę, jeszcze większą główkę i to też jest zrobione wszystko na nosek, na bazie korka zwykłego, również obciągniętego materiałem i główka wykonana z miękkiej gąbki lub waty obciągnięta Również materiałem, który się naciąga. Uszka zrobione z tegoż samego materiału, który możemy lekko usztywnić różnymi też materiałami. To już naprawdę dowolność jest absolutna w wykonaniu y, elementów. Tu mieliśmy zwykły długopis, który po prostu y, no wykonaliśmy te główki i nakleili po to, żeby, żeby on znowu był. W zgodzie z tematem naszego przedstawienia, prawda? Czyli te trzy obrotne świnki. Wszystkie te świnki również pojawiają się i w naszyjniku, który był zrobiony ze zwykłego sznureczka i do nakładania. To jest element już kostiumu. Mamy zwykłą, zwykłą podkładkę, która została pomalowana. I też ta główka, która jest tutaj bardzo ważnym elementem tej świnki, skoreczka, nosek znowu wykonany, czyli już podobny schemat, wszystkich elementów jest zrobiony. Ale element istotny, ponieważ jest potrzebny do spektaklu, do naszego przedstawienia. Zrobiona gumeczka, która tutaj nam akurat się przydaje, żeby ten długopis się trzymał, prawda, aktorce, ponieważ ona wykorzystuje to później w przedstawieniu. Słuchajcie. Moi drodzy, ważne są, mówię, każde elementy. Mamy różne guziczki, które również możemy wykorzystać i do oczek, do jakichś elementów strojów. Możemy robić z nich postacie również, bo, bo te guziczki również możemy w, w różny sposób łączyć kleić montować. Do łączenia również innych różnych materiałów mogą być zwykłe taśmy klejące. Czy to najzwyklejsze, takie, które możecie kupić w każdym sklepie, czy bardziej skomplikowane, dwustronne, też już są, że tak powiem, ogólnie dostępne i w szkołach często wykorzystywane. Świetne są dołączenia naprawdę przeróżnych materiałów, zarówno drewna do drewna, jak i drewna do zupełnie innych materiałów. To zależy, jak trwałe potrzeba ten element mieć. Również, no ale to tutaj już bardziej skomplikowanym jest taker, który ja akurat wykorzystywałam do zrobienia bardziej skomplikowanej konstrukcji. Taker, czyli jest to forma jakby przybijania, prawda? Czyli już taka bardziej skomplikowana, ale mamy też zwykły młotek. Zwykłe gwoździe, śrubki, które też y, możemy wykorzystywać, no ale co mniejsze, dzieci to raczej z pomocą dorosłych. Natomiast już takie bardziej y, samodzielne, to, to myślę, że sobie poradzą. Tutaj żeśmy wykonali bardziej skomplikowany element, ponieważ zrobiliśmy, y, ale też ze zwykłych to jest kwestia naprawdę inspiracji waszej otwartości y, umysłu wykonaliśmy okienko. Ze zwykłych ramek, takich do obrazków, które możemy kupić też w każdym sklepie, i te ramki zamontowaliśmy sobie w takiej konstrukcji metalowej, ze zwykłych listeweczek, też zamontowane. Natomiast jeśli robiłam zawiasy, zawiasy były zrobione po prostu na kawałku materiału. Tu widać też fragmencik, prawda? Te, te, tego grubszego materiału. To jest płótno, dosyć grube płótno, wprawdzie. Oczywiście musiałam to troszeczkę ozdobić, bo nasza ramka ma szybkę, więc jak wyjmiemy spód z ramki, to szybka nam odpada, więc trzeba było ją też przyblokować. Przyblokowałam ją po prostu zwykłym sznureczkiem, więc jest on zarówno i dekoracyjny, i konstrukcyjny w tym przypadku. Obrazeczek oczywiście też wykonany został ręcznie przeze mnie i ten obraz stanowi nam tutaj jakby ten pejzaż za oknem za wnętrzem domku, ponieważ walizka jest tutaj wnętrzem domku, mamy do tego zrobiony dywanik, również można wykonać samodzielnie, można pewne elementy poprzyklejać, tkaniny do tkanin się kleją również i ja akurat to oprzyłam na maszynie, ponieważ my tutaj w pracowni mamy maszyny, ja tym się zajmuję, że też szyję, w związku z tym nie było to dla mnie najmniejszym problemem. Ważne było też to, jak wygląda na zewnątrz. Mamy firaneczki, to też jest istotna rzecz, prawda? Też zrobione ze zwykłego tiulu, który po prostu został przeciągnięty przez znaczy żyłka została przeciągnięta przez ten tiul po to, żeby nam się przesuwać. Więc zwykła żyłeczka. Tutaj jest jako karnisz, prawda, w tym wypadku, ponieważ nie moglibyśmy zamontować nic grubszego, więc to też są ważne rzeczy, prawda? W, takich, w takiej realizacji. Większość z Was być może ma taki zwykły skrzywacz biurowy. I wyobraźcie sobie, że z zwykłym skrzywaczem biurowym możemy łączyć również tkaniny. Co ciekawe, nie jest to może takie standardowe, ale po prostu. o... Proszę bardzo. Mamy złączoną tkaninę i nam się trzyma. W związku z tym też taki sobie element prosty, szybki dołączenia tkanin możemy wykorzystać. Niestandardowy przedmiot do łączenia tkanin, ale działa, więc, więc jak najbardziej polecam. Potrzebny nam był domek, więc z tej zwykłej walizki, też retro zrobiliśmy drewniany domek. Żeby go zrobić, trzeba było tą powierzchnię przemalować. Żeby ją przemalować, trzeba ją było, niestety, ale zetrzeć. Czym? Mamy tutaj. Papiery ścierne. Papier ścierny też jest przyjacielem każdego artysty, ponieważ nim wyszlifowujemy powierzchnię, bazę, którą następnie malujemy, tworzymy to, co tam zupełnie chcemy. Więc ja musiałam zeszlifować tą starą y, warstwę, która była na tej walizce i pomalowałam według wzoru, według potrzeb, czyli na y, drewno, prawda? Ponieważ jest to drewniany domek, y, więc jak najbardziej wiernie starałam się odtworzyć to drewno. Oczywiście trzeba było zalakierować, żeby ta powierzchnia była trwała, to też jest ważne. Oczywiście nie każdy ma profesjonalne farby, więc do takich farb ja wykorzystywam też zwykłe plakatówki, takie szkolne czy, czy akryle szkolne. Jak najbardziej, jeżeli przedstawienie jest robione przez dzieci, to wiadomo, że wykorzystujemy to, takie materiały, do jak, jakie po prostu są dostępne dla nas. I teraz tak, potrzebne było do przedstawienia wykonanie katalogu, prawda? Bo w tym katalogu miały się znajdować pewne elementy ruchome, tak? takie wyciągane. Więc trzeba było też sprytnie przemyśleć znowu, jak to wykonać. Wymyśliliśmy, że żeby to zrobić, będą takie po prostu nacięcia, bo to nawet nie jest specjalna tutaj technika, jest nacięcie w, kartce zrobiony to jest troszeczkę grubszy taki karton w którym zostało wykonane nacięcie po to żeby wsunąć te poszczególne elementy i tego jest tu troszeczkę, ponieważ tu są różne przedmioty, jest lodówka, jest toster i tak dalej i tak dalej i różne inne elementy, które zobaczycie już bezpośrednio w przedstawieniu. Mamy takich katalogów aż dwa. Katalogi jak widzicie są obrotowe, żeby tutaj nie uszkodziło się, musieliśmy i podkleić, usztywnić troszeczkę. Pierwsza strona jest dosyć mocno usztywniona. Tutaj musieliśmy usztywnić same te doły, ponieważ przy tym obracaniu nam by się wyrwało. Więc takie techniczne sprawy też są istotne w wykonaniu no, pewnych rekwizytów, prawda? Oprócz tego, że pomysł, to ważna jest też technika wykonania i estetyka, na co bardzo też zwracam uwagę. Tutaj, jeszcze w tym pierwszym katalogu, y, bardzo ważne było przedstawienie y, jakiejś tam propozycji domów. I moi drodzy, nie każdy jest artystą, nie każdy zrobi świetny obraz, ale naprawdę, patent sprzedam Wam y, wykonania fantastycznego obrazu, który wygląda jak realistyczny, dlatego, że został zrobiony na bazie zwykłego ksero. Czyli takie ksero sobie możecie wykonać w domu czarno-białe, najlepiej, zaznaczam, bo wtedy możecie sobie podmalówkę zrobić zupełnie jak kolorowanka, zwykła kolorowanka, z tym, że mamy tutaj już pewne cienie na, nałożone, prawda? Ponieważ to jest naturalne, z naturalnego rzeczywiście jakiejś fotografii zrobione ksero, i podmalowane już wtedy przez Was. I to już wygląda jak naprawdę fajny, profesjonalny obrazek. Świetny patent dla tych, którzy naprawdę nie potrafią sami malować, a zrobią sobie naprawdę świetne dzieło. Słuchajcie, moi drodzy, ważne jest też w wykonaniu takiego spektaklu: kostiumy są bardzo ważne, prawda? Oprócz rekwizytów, które, które są potrzebne do samego przedstawienia, ważne jest przebranie tego aktora. I możecie tutaj też wykorzystać elementy jakiejś garderoby, której już nikt z was nie nosi, czy, czy od rodziców oczywiście też nie podbierać im z szafy ulubionych sukienek czy spodni, ale elementy, które już nikt w nikt nie będzie chodził, albo ktoś już wyrósł, na przykład jakieś rodzeństwo, i możecie przerabiać sobie je. To też jest bardzo proste. Możecie właśnie przycinać, wycinać i łączyć tym co pokazałam, czyli czyli właśnie zwykłym zszywaczem możecie robić fantastyczne przebrania do strojów. My tutaj też wykorzystaliśmy elementy ubrań gotowych, prawda? Tylko je dostosowaliśmy do potrzeb naszego przedstawienia. Pewne elementy jeszcze dodatkowo stroju wykonane były znaczy, też dorobione, prawda? Bo mieliśmy gotową torebkę, która, która została przemalowana tutaj pewne elementy, dorobiona nasza główka świnki i zamiast łańcuszka, zamiast łańcuszka, po prostu zwykły złoty sznurek, który imituje nam tutaj niby ten łańcuszek, żeby ta torebka była taka bardzo glamour, jak to się teraz mówi. Także zapraszam do, do twórczych umysłów, do, do otwarcia się na, na, na to wszystko, co nas otacza, do, do przetwarzania i wykorzystywania tego w waszych jakichś pomysłach twórczych. Tak, żeby, 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 żebyście i wy byli zadowoleni z tego, co robicie, żeby to wam sprawiało przyjemność ogromną, bo to jest naprawdę wielka frajda i bardzo rozwija. Dziękuję bardzo.